ale w naszym radiowym studio już goście. Witam serdecznie, Włodek Dębowski, znany jako Paprodziad. Cześć, Włodek. Hej. Oraz Paweł Wiernik Wiernikowski. A nawet Piotr. Piotrek. Andrzej. O Jezu, przepraszam cię. Andrzej. Andrzej, a niech będzie Krzysztof. Okay. Atak trenował. Atak trenował, tak. Ale to tak, specjalnej tak, troski, prezenter, to wiadomo. No. Tak, to wiadomo. Ojej. To rewind, zaczynamy jeszcze raz. Cześć, Piotrek. Cześć. Słuchajcie, no. Mamy piękną okazję, bo przynieśliście swojego nowego singla. Singla zatytułowanego Dom. Mam wielki zaszczyt go zagrać. Mnie ta piosenka się bardzo podoba, ale zanim ten numer jeszcze, to chciałem nawiązać do naszego ostatniego spotkania takiego scenicznego, bo widziałem was ostatni raz na festiwalu Rubregę i bardzo mi się ten koncert podobał. Nawet nie wiem, czy to nie był mój ulubiony koncert November Project, jaki widziałem w ogóle w historii. I tam zagraliście również trochę nowych rzeczy, takich kawałków, których jakby nie znamy wcześniej. Nam również się dobrze grało, także rozumiem cię. Tak, gramy ostatnio więcej nowych kawałków, ponieważ szykujemy się do nagrania płyty, czego właśnie pierwiosnkiem jest ten singiel. Ten singiel, a czy już wiadomo coś więcej o tej płycie, typu kiedy się ukaże, jaki będzie tytuł? Mamy nadzieję, że ukaże się w najbliższym roku. Dwa utwory mamy nagrane, ale jeszcze sporo przed nami. Jakby już kompozycje są gotowe, trenujemy na próbach, ale musimy je teraz jeszcze nagrać. Tam, gdzie nagraliśmy między innymi ten utwór, czyli część w dobrym tonie studio, a potem w Asuan. Pewnie kojarzysz. Mix Master, tak. To Smoku tak. I Dziura, i Mariusz Dziurewicz. Tak analizując tekst tego utworu, to jest takie trochę opowieść o wędrówce w poszukiwaniu domu, który w końcowym efekcie i tak jest w nas w środku, w naszych sercach. Jest taki słynny numer reggae Lots of Signs. Chciałem zapytać was, jakie drogowskazy są dla was najważniejsze na tej drodze do domu? Dla mnie osobiście różnego rodzaju lekcje życiowe, czyli takie trudne historie, które się nam przydarzają, są takimi bardzo mocnymi wskazówkami do tego, by się w porę gdzieś przebudzić i zobaczyć, spojrzeć na coś z innej perspektywy. Ale oczywiście można próbować nie uczyć się na swoich błędach, tylko na cudzych, albo w ogóle po prostu starać się unikać błędów dzięki różnego rodzaju inspiracjom, których wokół nas jest sporo. Możemy rozmawiać z ludźmi, czytać, być czujnymi na te wskazówki. Wbrew pozorom internety też, jeśli się umiejętnie szpera, to można znaleźć sporo fajnych wskazówek. Między innymi trafiając chociażby na twórczość November Project. A opowiedzcie o swoich własnych domach. Co w tych domach jest dla was najważniejsze i no, nie chodzi mi oczywiście o adresy tych domów, ale tak, żebyście przedstawili mniej więcej środowisko, w którym spędzacie czas, mówiąc, że jest to wasz dom. Zacytuj może naszego rapera ulubionego. Dawaj, Piotrek. O kurde. Opowiedz. O tym, co masz. Siedzę na chacie, król. Drogocennego. Siedzę na chacie, Haile Selassie. To wysłałem mu to, bo on tak siedzi w domu. Byłem u niego, widziałem. Ja lubię swój dom, tak, jestem domatorem. Pozdrawiam swoich domowników, którzy słuchają tej audycji. No i co mogę powiedzieć, że zachęcam oczywiście do wsłuchania się w tekst tego numeru. Wbrew pozorom nie jest taki łatwy w odbiorze, ale no, warto się trochę pochylić nad nim. A Włodek, jaki jest twój dom? Ja jestem trochę takim podróżnikiem, że mieszkam w małej papronorce wraz z moją paprobabą i marzy nam się też taki jakiś dom, taki rodzinny, bo ja chłopak z bloków, więc trochę nie wiem, co to jest tak naprawdę dom, no bo przecież blok to taki, trudno powiedzieć, czy to mieszkasz dom, czy w bloku. Teraz już w kamieniczce, ale ciągle jeszcze ten taki, na miastkę tego domu jest ten ogródek działkowy, który mamy na Żoliborzu, na RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką.
i tam sobie trenujemy to przygotowywanie się do tego domu, ale oczywiście, żeby się do tego przygotować, trzeba otworzyć się na to wszystko i pielęgnować to, co najważniejsze, co w nas jest. Kiedyś słyszałem taką piękną opowieść, jakąś legendę o tym, jak dawno, dawno w praczasach Bóg zastanawiał się, gdzie ukryć tajemnicę człowieczeństwa, tajemnicę o człowieku. No i wyłonił się wieloryb, mówi, ja to schowam na dnie morza. On mówi, nie, człowiek będzie szukał na dnie morza. Powiedział orzeł, ja to ukryję wysoko w chmurach. O, człowiek też będzie latał. Potem jakiś kret mówi, ja to zakopię pod ziemią. O, człowiek też będzie kopał. I w końcu Bóg mówi, wiem, schowam to w człowieku. I nigdy na to nie wpadnie. Musi dojrzeć do tego. Ewolucja po to jest i wszystko się dzieje po to, żeby w końcu to odkryć. Lepiej późno niż później, więc my czekamy i inspirujemy. Jak to się mówi, najciemniej jest pod latarnią. Słuchajcie, dzisiaj premierę ma, a właściwie teraz ma premierę również teledysk do tego utworu. Ja go jeszcze nie widziałem, zobaczę go po audycji. No to opowiedzcie mi trochę o tym klipie. Klip, scenariusz i reżyseria Mateusz Leszek, Leszek Mateusz, który wymyślił ten pomysł. Zatrudniliśmy aktorów Janinę Starkel i Macieja Gruszczyńskiego, który już pojawił się w Safandule kiedyś, naszym też teledysku. Parę, która tam występuje i właśnie odnajduje w pewnym sensie ten dom i opowiada o nim. Akcja się dzieje, nie będę zdradzał gdzie, bo bardzo ciekawe. Warto zobaczyć gdzie. Myślę, że no, przypadnie do gustu. A co jeszcze więcej można powiedzieć? No, sam jest to fajny numer, jesteśmy zadowoleni z niego i celowo wybraliśmy go do promowania tego singla. Powiedziałem chłopakom, że to jest dla mnie kawałek uplifting i uplifting i coś jeszcze i uptempo, czyli będzie szybko i będzie pozytywnie. Dziękuję wam bardzo, paprodziad Piotrek Wiernik. Dzięki. Wiernikowski. Do zobaczenia na koncertach i czekam na was tutaj z płytą. Do usłyszenia, hej. Dzięki. Idziemy do domu!